muszę troszkę oswoić się po podróży z nową sytuacją. Bardzo serdecznie dziękuję też za zaproszenie i rozumiem, że mamy dzisiaj porozmawiać o kondycji, tak zrozumiałam propozycję, o kondycji demokracji w Polsce. Tego oczywiście nie da się i chyba myślę, że Państwo też tego nie chcecie, żeby to były takie rozważania oderwane od tego, co się dzieje, czy od konkretów, z którymi się na co dzień borykamy. I z sytuacją, w której mając świadomość, bo myślę, że bardzo wiele sondaży pokazuje, że z stanu demokracji w Polsce nie jesteśmy zadowoleni. To nie jest tak, że my tego nie wiemy. I nie jest tak, że nam na demokracji nie zależy. Ja śledzę sondaże CBOS-u i wiem, że ten poziom akceptacji dla demokracji, to są takie standardowe pytania, tak, czy to dla Pana, Pani jest ważne, że mieszka Pan w kraju demokratycznym, czy demokracja jest najlepszym, czy też inne są lepsze. Jest takich pytań wskaźnikowych sporo i chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że myśmy po 89 roku byli entuzjastami demokracji i nie jest tak, że większość Polaków na początku lat 90. była zadowolona ze zmiany systemu. Nie. To było 40 parę %, ale właściwie większość nie była przekonana, że to tak całkiem dobrze się stało, że to, co było przed 89 rokiem, się skończyło. Te nasze postawy zmieniały się z czasem i w tej chwili to jest tak, że rzeczywiście większość z nas jest świadomie akceptującą, jakby większością za demokracją, że to nie jest nam obojętne, w jakim systemie żyjemy. Nie chcielibyśmy, szczególnie młodzi ludzie, wracać do PRL-u, czyli można by powiedzieć, że na poziomie deklaracji sondażowych jesteśmy tymi, którzy chcą i wybrali i chcą demokracji. Nie mówię w tej chwili o suwerenności, o niepodległości, no bo rozumiem, że demokracja jest tym głównym tematem. Ale jesteśmy z tej demokracji niezadowoleni. No więc jeśli tak jest, o ile wiem, dawno nie byłam w Legnicy, ale nie stoi tam żadna obca armia. O ile wiem, jakby stanowimy w Sejmie i w Senacie prawa dla nas, rządy i większości sejmowej i parlamentarnej wybieramy, czyli można by powiedzieć w sensie formalnym wszystko działa jak trzeba. Można założyć partię polityczną, w najbliższym czasie, jak sądzę, powstanie kilka prawicowych, bo zawsze te kilka punktów procentowych w wyborach będzie można odebrać tej opozycji, która ma największe szanse na zwycięstwo. Można założyć gazetę, można otworzyć portal, można bardzo wiele rzeczy zrobić, czyli właściwie o co nam chodzi, tak? Demokracja funkcjonuje, mamy rząd wybrany demokratycznie, mamy prezydenta wybranego demokratycznie i narzekamy. I to nie tylko my, to znaczy ludzie o skrajnie antysystemowych, tak, czy antypaństwowych poglądach, żeby nie dodać tam. Znaczy najsympatyczniejsze są mohery, no ale panów jest trudno zakwalifikować, ale myślę, że jak panią powiem, że o co chodzi tym moherom, to wszystkie się tutaj dobrze poczujemy w tej konstrukcji myślenia. Natomiast rzeczywiście problem polega na tym, że nie akceptujemy, znaczy na pytanie, czy demokracja w Polsce funkcjonuje dobrze i czy jesteśmy zadowoleni z tego, jak funkcjonuje, odpowiadamy nie. To znaczy, to są znaczne, różnie w różnym okresie, ale ten poziom zadowolenia jest niski. I powiedziałabym, że jak czytam prasę, jak słucham dyskursu publicznego, to mam wrażenie, że nie analizujemy i nie myślimy o tym tak wnikliwie, w czym rzecz. A to jest różnica, którą widać w międzynarodowych badaniach. To znaczy, to jest troszeczkę tak, że Szwedzi, Duńczycy, no nie wiem, powiem kraje skandynawskie, ale także Niemcy, chociaż troszkę inaczej na wschodzie, a troszkę inaczej na zachodzie, z własnej demokracji są zadowoleni. Temu towarzyszy
wyższy stopień samoorganizacji społecznej, wyższy poziom zaufania, to znaczy ufają sobie, ufają swojemu państwu. To nie jest bagatelne, to jest inny sposób widzenia siebie, własnego państwa, własnych uprawnień, tego, że się jest obywatelem. To widać w sondażach, że rzeczywiście to, że jesteśmy niezadowoleni z demokracji, to nie jest tylko jedna odpowiedź na jedno jakieś tam sondażowe pytanie. To jest część takiego pakietu, w którym mamy świadomość, że coś działa fundamentalnie nie tak. I że ten nasz stosunek do tego, jak funkcjonuje w Polsce demokracja, jest papierkiem lakmusowym jakiegoś bardzo poważnego problemu, z którym nie możemy sobie poradzić, bo przecież nie jest tak, że zamówienie, że demokracja w Polsce źle funkcjonuje, to my tu wszyscy na 48 godzin, tak? Bez tymczasowego aresztu. Czyli można to powiedzieć. No to o co nam chodzi? Tak? Możemy narzekać, możemy powiedzieć, że jest niedobrze. A mimo to mamy poczucie, że to nie wystarczy, żeby się oburzyć, żeby się zdenerwować, żeby wybuchnąć emocjami, żeby powiedzieć, no to jest nie tak jak trzeba, bo gdzieś brakuje nam tych instrumentów, które pozwolą nam zmienić polską demokrację z fasadowej w tą realną, w której będziemy czuli, że ona rzeczywiście funkcjonuje tak, że pomaga obywatelom kształtować rzeczywistość, w której żyją, że się z nimi ci, którzy rządzą, liczą i że to jest tak, że nasze wybory, nasze opinie są kształtowane w takim dyskursie, że my naprawdę wiemy między kim a kim wybieramy, czego mamy prawo od niego wymagać, za co mamy obowiązek go rozliczyć i jak go możemy wymienić. Tak? Nie mamy tego poczucia, że to jest w naszych rękach. No więc jeśli mamy o tym porozmawiać, bo ja nie ukrywam, że gdybym ja znała receptę i wszystko wiedziała doskonale, to prawdopodobnie, no jakby to powiedzieć, gdzieś tam bym bardzo poważnie zaczęła działać na rzecz tego, żeby to zmienić, głęboko przekonana, że wszystko wiem i wszystkie rozumy pozjadałam. Nie, ja proponuję, żebyśmy tutaj sobie o tym porozmawiali, ale jeśli państwo pozwolicie, to najpierw powiem coś na temat demokracji. Ja najbardziej lubię taką książkę Sartoriego, Teoria demokracji. Wszystkim ją polecam, chociaż ona rzadko funkcjonuje na wyższych uczelniach, przekonałam się, jako taka literatura podstawowa. Być może dlatego, że Sartori analizuje tą demokrację no nie dokładnie tak, jak to jest najmodniej w tych najważniejszych elitach opiniotwórczych o demokracji mówić. A i jakby kierując się pewnymi jego wskazówkami, coś o tej demokracji chciałam powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest takie proste, żeby zrozumieć, gdzie tkwi tajemnica dobrze i źle działającej demokracji. No pierwsza rzecz, którą Sartori mówi, to jest tak, że demokracja to nie jest tylko procedura, kartka wyborcza, możliwość zakładania partii politycznych. Ja pozwolę sobie, jeśli państwo wytrzymacie, bo to jest troszkę nudne, ale wydaje mi się, że to są ciekawe jego myśli na temat demokracji, ponieważ na przykład taka definicja, czy takie sformułowanie. Demokracje istnieją, ponieważ je wynaleźliśmy i istnieją tylko w takim stopniu, w jakim potrafimy je utrzymać. To będzie to, co teraz powiem, jest bardzo proste i bardzo prostackie, ale jest adresowane do tej grupy przede wszystkim, która nie wie tak samo jak kobiety, równie dobrze jak kobiety, na czym polega utrzymywanie tego, co chcemy mieć. Panie doskonale wiedzą, wystarczy 3 miesiące nie sprzątać w mieszkaniu, w ogóle nic nie robić. No, czasami po prostu musi być remont, a czasami po prostu taki tygodniowy, ciężki wysiłek. Dokładnie tak jest z demokracją. Nie można jej zapuścić. To jest bardzo trudny system polityczny. On wymaga wiedzy, dyskursu, merytorycznych argumentów i ciężkiej pracy obywateli, którzy muszą wiedzieć, kogo i dlaczego wybierają. Muszą wiedzieć, czego sami chcą, tak? Znaczy muszą wiedzieć, dlaczego OFE albo nie OFE, czy rzeczywiście prywatyzacja szpitali to dobry pomysł, czy nie. My to musimy wiedzieć przed wyborami. I musimy mieć mechanizmy, w których możemy to testować. To nie jest autokratyczny system, czyli takim, w którym tych mechanizmów kontrolnych władzy nie ma i władza decyduje o tym, sama decyduje o tym, jaki ma zakres władzy. To ona wyznacza granice swojej władzy, a nie obywatele. To taki system jest łatwiejszy. Obywatel właściwie
no, może być niezadowolony, ale ponieważ i tak nie może protestować, to nie musi chodzić na manifestacje, jeśli nie ma ochoty spędzić noclegu w więzieniu. Tak? Więc w gruncie rzeczy w systemach autokratycznych z punktu widzenia wysiłku systematycznego, intelektualnego, moralnego także, obywatelskiego, żyje się w jakimś sensie łatwiej. Demokracja jest trudna i jak mówi Sartori, istnieje tylko w takim stopniu, w jakim potrafimy ją utrzymać. To jest pewien projekt, to są procedury, ale strasznie ważne jest to, żebyśmy chcieli, że tak powiem, tej demokracji i żebyśmy systematycznie na co dzień wpisali w nasze obywatelskie życie. Od samorządów w szkołach, przez związki zawodowe, przez różne organizacje i stowarzyszenia, taki mechanizm, że pilnujemy własnych spraw. To nie jest przyjemne to, co ja Państwu mówię, ale to tak jest. Ja nie mówię, że my tego nie potrafimy robić, bo ja akurat w odróżnieniu od wielu socjologów, którzy straszliwie zapłakują się na śmierć na temat tego, jak fatalnie społeczeństwo obywatelskie w Polsce wygląda i w ogóle dramat, bo my sobie nie ufamy wzajemnie. I to jest też jakaś nasza wada. Podobno, za chwilę coś powiem o tym więcej, jakaś dramatyczna, ale faktem jest, że rzeczywiście uczymy się tego stopniowo i uczymy się tych naszych możliwości, jakie daje aktywne utrzymywanie systemu demokratycznego w dobrym działaniu, w ruchu, tak? Uczymy się tego boleśnie od 20 lat i mam wrażenie, że jeszcze sporo przed nami. Ale chcę Państwu powiedzieć, że powiedziałam, bo przed chwilą mówiłam o tym, że często się dowiadujemy, że wiele problemów, na które narzekamy, to dlatego, że my mamy wady, tak, jako społeczeństwo. Na takie wskaźnikowe pytanie, czy ludziom, prawda, czy można ufać ludziom tak w ogóle. Polacy rzeczywiście znacznie rzadziej niż Szwedzi, Finowie, Brytyjczycy i Niemcy odpowiadają tak. To znaczy, powiedzmy, jeszcze niedawno 20%, teraz powiedzmy 40% odpowiada na to pytanie, czy można ufać innym ludziom. No ale ja zadaję pytanie, jak jeszcze nie tak dawno w swoim życiu miałam pewność, że podsłuchują mi telefon, tak? A niektórzy myślą tak do dzisiaj, że przypominam stan wojenny, tak? Że można nagle z dnia na dzień stworzyć taką sytuację, w której gdybym ja ufała wszystkim ludziom, to byłabym po prostu skrajną idiotką, tak? Bo wiadomo było, że w stanie wojennym nie można ufać wszystkim ludziom. I pytam, ilu Szwedów, ilu Finów, ilu Duńczyków ma takie doświadczenie w swojej własnej dzisiejszej biografii? Mało tego, teraz wszedł na ekrany film, do którego można się odwoływać, zamiast długo opowiadać, jak fatalnie funkcjonuje biznes, urzędy skarbowe, prokuratura. No, wystarczy dzisiaj już powiedzieć, że jeśli Państwo nie wierzycie, to zobaczcie film, tam to jest pokazane i to w oparciu o autentyczne wydarzenia. Jeśli tak funkcjonuje państwo, to jak można ufać ludziom, tak? Jak zrobimy taką mapę zaufania i społeczeństwa obywatelskiego w Europie, to bardzo wyraźnie widać, że kraje postkomunistyczne, ale także kraje, które do niedawna miały systemy autorytarne, jak Portugalia, jak Hiszpania czy Grecja, mniej sobie wzajemnie ufają. Mamy za sobą komunizm, tak? Mamy za sobą system, który jeszcze paroksyzmem na zakończenie nas obarczył stanem wojennym, agenturą, podsłuchami i bardzo brutalnym działaniem, które nie uderzyło w zatomizowane społeczeństwo, tylko ten stan wojenny uderzył w społeczeństwo, które po wielu latach utraty elit, mordów, więzień, grudnia 70, 76, ale przecież także dzisiaj to jakby mówimy w tym jednym ciągu wreszcie, bo zwykle zaczynaliśmy od czerwca 56 roku. Dzisiaj mówimy o podziemiu antykomunistycznym i o 20 tysiącach co najmniej ofiar tej walki, jaką system komunistyczny, właściwie najpierw Sowieci, a potem polscy komuniści, z tym podziemiem antykomunistycznym, niepodległościowym toczył. To jest jak w ostatniej publikacji Śladami zbrodni pisze pan doktor Łobaszewski, to jest 20 do 30 tysięcy zamordowanych ludzi, czyli mniej więcej tyle, ile wynosiły straty Armii Krajowej w czasie okupacji niemieckiej. Tak? To są porównywalna skala ofiar i skala mordów. Więc po tym wszystkim, po tych wydarzeniach, w których bardzo, powiedziałabym, z dużą pieczołowitością system odpowiadał na obywatelskie inicjatywy
strajków, protestów, żądań, więzieniami, represjami, a czasami strzelaniem do ludzi, powstało coś takiego jak 9-milionowy niezależny samorządny związek zawodowy, który, o czym bardzo często zapominamy, zaufał sobie, tak? Bo ludzie, którzy tworzyli Solidarność, sobie ufali. Odtworzyli bardzo wiele organizacji przy związku, sybiraków, ZHR-u, kombatantów, akowców. To był taki parasol bezpieczeństwa, pod którym zaczęliśmy odbudowywać właśnie to zaufanie, współpracę, więzi i tak dalej. I potem wybraliśmy, proszę Państwa, pierwszy raz po wojnie demokratyczną reprezentację 9 milionów obywateli, bo czym był pierwszy zjazd Solidarności, delegaci i Komisja Krajowa. To był wynik demokratycznych wyborów, pierwszych od początku II wojny światowej, tak? Bo i widzę, że są Państwo także tutaj w moim wieku, więc pewnie pamiętacie, ile to się działo w tych komisjach zakładowych, tu dyskutowało się, wybierało się, potem delegat, potem prawda, w zakładzie pracy, potem w branży, potem w regionie i to była pierwsza po wojnie demokratycznie wybrana elita. Zakończyło się stanem wojennym, tak? Czyli w taką obywatelską aktywność Polaków niedemokratyczna struktura władzy uderzyła stanem wojennym w Europie w XX wieku, tak? Za założenie związku zawodowego. Ja się dzisiaj śmieję, ale przecież to naprawdę tak było. Nie można było wyjechać z miasta bez zezwolenia. Nie można, telefony nam wyłączyli, tak? Powiedzieli, że będą nam czytać listy. No przecież to jest komiczne. Jak tak naprawdę się zastanowić, ale przecież to wtedy było, ja nie mówię już o aresztowanych, nie mówię o tych, których w strajku zabito, tak, w kopalni Wujek i pobito. I ja mówię o codziennym paroksyzmie antydemokratycznej władzy. No więc my startujemy do tej demokracji z bagażem doświadczeń, który sprawia, że to nasze poczucie własnej wartości obywatelskiej, gotowości do tego, żeby wziąć w swoje ręce demokratyczne instrumenty i budować tą presję, ten nacisk i kontrolę rządzących, one jakby wielokrotnie były bardzo boleśnie odbierane i paraliżowane. No, ale ja bym powiedziała, jesteśmy członkiem takiego zdumiewającego społeczeństwa, które jednak sobie z tym radzi, bo ja pozwolę sobie tą historię, prawda, budowania instrumentów demokratycznych wbrew strukturom władzy, które w naszym kraju decydowały o tym, jak funkcjonujemy, przypomnieć 4 czerwca, bo paradoksalnie 4 czerwca 1989 roku jest traktowany przez przeciwników Okrągłego Stołu jako część pakietu, za który się wstydzimy i o którym mówimy, że to wszystko trzeba odrzucić. A przecież 4 czerwca był fenomenalnym wybuchem demokratycznych postaw Polaków, w takim zakresie, w jakim tych kilkudziesięciu panów przy Okrągłym Stole wymyśliło, że Polakom tą demokrację da, tak? No bo się zebrali najwybitniejsi Polacy przy Okrągłym Stole z opozycji i z tej najbardziej światłej i gotowej do reform części rządzących PRL-em ludzi i postanowili, że tak jak przyglądają się Polakom, to tak na 35% tej demokracji na początek mogą im dać. Czyli w takiej puli mogliśmy wybierać. Była lista krajowa, liderzy Solidarności mówili, sam Wałęsa, że trzeba ją jednak uznać. No, przyznam się szczerze, że wtedy, o ile dobrze pamiętam, pod Legnicą jednak jeszcze była Obca Armia, więc ja rozumiem, że te mechanizmy lęku miały prawo działać. Tak? I jeszcze wszystkie służby i struktury władzy były gotowe do tego, żeby w razie czego przy nadmiernym szaleństwie demokracji przeciwdziałać. Ale miały jedną nad nami przewagę, o czym wtedy nie wiedzieliśmy. Mianowicie te kilka lat po wprowadzeniu stanu wojennego. Chcę Państwu powiedzieć, że to był bardzo ciekawy okres, bo jak się śledzi dzięki pracom IPN-u, jak w latach 83-84 do 87 rosła liczba oficerów Służby Bezpieczeństwa i tajnych współpracowników, to widać, że osiągnęła pułap dokładnie z lat stalinowskich. Co to znaczy? Znaczy, że operacja przygotowania elit solidarnościowych do tego, żeby je podzielić na te, które mogą brać udział w formowaniu nowych struktur władzy i na te, których
do tych nowych struktur władzy lepiej nie dopuszczać, to był wynik wieloletniej, profesjonalnie prowadzonej, nazwijmy to, operacji na tej elicie demokratycznie wybranej, którą w Solidarności żeśmy, że tak powiem, z siebie wyłonili. Więc trzeba pamiętać, że w 1989 roku druga strona była znakomicie przygotowana. No jak ja dzisiaj się dowiaduję, że człowiek, dla którego prace redakcyjne, bo dla oficyny Rytm robiłam jakieś prace redakcyjne, czyli pan Kotarski, który jest panem Pękalskim i był nielegalem, czyli oficerem Służby Bezpieczeństwa wydelegowanym, tak, do podziemia. A jeśli już wiemy, jak ważne postaci, tak czy inaczej, współpracowały w latach 80., czyli były tajnymi współpracownikami, no to wiemy, że to przygotowanie do transformacji, może w ogóle po to stan wojenny, tak sobie nawet kiedyś napisałam taki tekst do biuletynu IPN, że w gruncie rzeczy zdławienie Solidarności było tylko jednym takim taktycznym celem stanu wojennego, ale strategicznym było przygotowanie procesu transformacji. No, na kilka lat, tak? Władza otrzymała instrumenty i możliwości sprawdzenia, jak wyglądają te elity solidarnościowe i wytypowania jakby w skali kraju tej operacji, tych, którzy do tej operacji transformacji się nadają. Ale wracajmy do demokracji, tak, i do odpowiedzi na pytanie, dlaczego mamy z nią tyle problemów. Otóż, proszę Państwa, 4 czerwca w tej puli 35%, w sytuacji, kiedy liderzy Solidarności, do których mieliśmy wielkie zaufanie, bo oni mieli biografię, represje, internowanie, publikacje i mieliśmy prawo im ufać. Nie dajmy sobie tego odebrać, tak? Znaczy mieliśmy prawo im ufać, bo nie mieliśmy jakby zapasowych elit jeszcze gdzieś tam z kapelusza do wyjęcia. A oni nam mówili, żeby na listę krajową głosować, że to jest wielki sukces. I cośmy zrobili jako obywatele. W pierwszej turze, kiedy trzeba było, żeby wybrać do Sejmu i Senatu, to trzeba było oddać więcej niż 50% głosów w danym okręgu, czyli dopiero osiągnięcie tego poziomu dawało mandat poselski i senatorski. Frekwencja była 62%, w każdym razie na pewno powyżej 60%. Jak Państwo pamiętacie, Polacy poszli tylko po to, i tylko tych wybrali, którzy mieścili się w puli 35%. Czyli wybierali tylko w tym segmencie, w którym mogli rzeczywiście między jednym a drugim kandydatem wybrać, bo wśród pozostałych była tylko jedna pula, tak zwana partyjno-rządowa. Do drugiej tury poszło już 20 parę procent. Można powiedzieć, ta mniejszość, która obsługuje do dzisiaj struktury polityczne wyrosłe z PRL-u. Tak? No, ona jest i ma swoją kontynuację, to jest te 20%, które cały czas jest i ma te swoje post-PRL-owskie partie w różnych wariantach podtrzymujące taką rzeczywistość. I praktycznie wywróciliśmy okrągły stół, dlatego że pokazaliśmy, że nas interesuje tylko demokracja, tylko te 35%, bo tylko wtedy była nas większość. My do dzisiaj sobie tego nie opowiadamy i nie traktujemy tego jako sukces. A ja zadam Państwu pytanie, a gdybyśmy się zachowali nie jako obywatele, że tak powiem, akceptujący i świadomie wybierający demokrację, czyli poszlibyśmy w pierwszej turze wszyscy i wybralibyśmy z listy krajowej i tak, żeby skompletować cały Sejm i Senat. Czyli nie byłoby tego zwycięstwa ludzi Solidarności w pierwszej turze i wyłącznie ich, bo tam spoza tych list solidarnościowych, jeśli pamiętam, to przeszło 4 osoby i to tylko dlatego, że na liście krajowej, jak się skreślało, to pierwsze i ostatnie nazwisko było nieskreślone, tak, bo się mieściło między widełkami krzyżyka. No. Czyli tak się, a jeśli by było inaczej, tak, gdybyśmy posłuchali naszych liderów, premierem byłby Czesław Kiszczak na pewno przez pierwszą kadencję do końca, a prezydentem Lech Wałęsa przez pierwszą kadencję do końca, bo niby dlaczego nie? Ale mało tego, i jeszcze coś się wydarzyło. Ja pracowałam już wtedy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa w Polskiej Akademii Nauk i ja pamiętam, byłam w Komisji Zakładowej Solidarności, że przed drugą turą, czyli między pierwszą a drugą, do nas dzwoniono z różnych miejsc. No bo jak się zajmujemy rolnictwem, to się znamy na PSL-u, prawda, to wiadomo. I dzwoniono z różnych miejsc, słuchajcie, bo my tu mamy takiego kandydata PSL-u, warto iść, żeby go wybrać? Czy wy coś o nim wiecie? I ja wiem, że myśmy kilku znanych sobie, tak,
a związanych z rolnictwem działaczy PSL-u rekomendowali i oni rzeczywiście zostali posłami. Niby bagatelka, ja nie mam na to dowodów, że być może gdzieś indziej ludzie też sprawdzali, tak, czy warto pójść i wybrać kogoś, kto może będzie trochę lepszy. Ale gdyby tak nie było, udałby się manewr braci Kaczyńskich, że zamiast koalicji PZPR, Komitety Obywatelskie, powstała koalicja Solidarność, PSL i Stronnictwo Demokratyczne. Przecież to tego nie mogli darować okrągłostołowy establishment braciom Kaczyńskim. Że im myśmy najpierw wywrócili jako obywatele biorący udział w wyborach okrągły stół, a potem oni wywrócili planowaną koalicję z premierem Czesławem Kiszczakiem albo ewentualnie koalicję, która będzie miała poparcie reformatorów PZPR-u i no taki powiedziałabym skład jak dzisiaj w Platformie od Rosatiego, Jarłukowicza po Gowina, tak? To tak mniej więcej miało wyglądać. Ten manewr, ja jestem absolutnie przekonana, który oczywiście wtedy przy pomocy Lecha Wałęsy, ale był manewrem przywracającym demokrację, dlatego że myśmy się tak zachowali, demokrację w miarę, w granicach okrągłostołowych, żeśmy tak się zachowali 4 czerwca i po drugie, dlatego że no, okazało się, że w tym gronie liderów Solidarności były dwie osoby, które miały do siebie zaufanie i miały do tego powód, bo byli braćmi, tak? To pomaga wzajemnym zaufaniu, doprowadzili do zupełnie innej konstrukcji rządu niż to miało być. No płacili potem do końca. Ale proszę zwrócić uwagę, dlaczego ja o tym mówię. Dlatego, że to był mechanizm w nie do końca demokratycznych procedurach, nie do końca demokratycznych regułach. To był mechanizm maksymalnie wykorzystania demokratycznych obyczajów i możliwości, żeby ukształtować struktury władzy tak jak trzeba. Mówię o tym dlatego, żebyśmy sobie nie dali wmówić, że słabość polskiej demokracji jest konsekwencją tego, że polskie społeczeństwo do demokracji nie dojrzało, tak? I że jest w sobie jakby skażone wadami. Wygląda na to, że problem tkwi gdzie indziej. Ta cała moja opowieść była po to, żeby spróbować państwa namówić na to, żebyśmy odłożyli na bok tą bardzo popularną w socjologii koncepcję, że za wszystkie błędy demokracji, systemu i władzy odpowiadają obywatele, bo sobie nie radzą. Ja jestem takim, może dlatego, że etnografem, takim socjologiem, który nie ma zwyczaju prowadzić śledztwa czy przeciwko własnemu społeczeństwu i nie do tego stosuje socjologiczne narzędzia, no tym bardziej, że przyglądając się moim rodakom jakoś nie widzę, żeby mieli więcej wad niż inne narody, a nawet mam wrażenie, że jeśli w dużym stopniu jednak przyczynili się do obalenia komunizmu, tylko nie mówcie państwo tego nikomu, i do rozpadu Związku Radzieckiego, też nie rozpowszechniajcie nadmiernie tej wiadomości, no to chyba nie lubią systemów totalitarnych, tak mi się wydaje. I że wojna bolszewicka też nam się zdarzyła wygrana, nie przypadkiem, tak? Chociaż można było po zaborach oczekiwać, że polski lud pójdzie na dwory, tak? I będzie grabił ziemię, a tu się nagle okazało, że jakoś nie zadziałało. Więc wydaje mi się, że musielibyśmy być naprawdę ślepi w stosunku do własnej przeszłości, żebyśmy sobie dali wmówić, że nie dojrzeliśmy do demokracji z powodu cech narodowych. Znaczy, ja wiem, że wielu Polaków tak myśli i że dało to sobie wmówić, ale ja chciałabym państwu powiedzieć, że to naprawdę jest w naszych głowach i naszej decyzji. My nie potrzebujemy do tego zgody ani prezydenta Komorowskiego, ani premiera Donalda Tuska, żeby o sobie samych myśleć dobrze. I to naprawdę nie jest ważne, co mówi jeden czy drugi dziennikarz i co pisze Newsweek. To jest nasza decyzja, co myślimy o sobie samych. Wystarczy popatrzeć w przeszłość, zobaczyć, jak funkcjonowaliśmy. Ja nie mówię, że jesteśmy doskonali, bo przecież nie jesteśmy narodem wybranym i do tego nie aspirujemy. I nie jesteśmy tak silni i doświadczeni w demokracji, jak te państwa, te narody, które w Europie mają tą demokrację od wielu lat. No tylko, że my jeszcze jesteśmy dodatkowo specyficznym społeczeństwem, bo w ciągu ostatnich 200 lat, powiedzmy to sobie też patrząc w lustro czy wzajemnie prosto w oczy, rządziliśmy sami sobą krócej niż Rosjanie nami, tak? No tak jest.
prawdopodobnie nawet sami siebie gorzej z punktu widzenia władzy znamy, niż oni nas znają. Nie, 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 ja przepraszam. Jesteśmy, rozmawiamy, znaczy ja bym powiedziała, na jedno mnie państwo nie namówicie, a przynajmniej nie teraz, bo jak wrócę do domu, to może takie myśli przyjdą mi do głowy, ale tu nie. Żaden defetyzm i żadne grzebanie naszych szans, nim spróbujemy, tak? No, ja bardzo przepraszam, proszę policzyć to, co nam się udało i powiedzieć sobie właściwie, dlaczego nie mamy wybrnąć z sytuacji, która rzeczywiście jest bardzo trudna. Tak, jest dzisiaj trudna, ale powiedzieć, że nie mamy swobody manewru, jest oddać pole przeciwnikowi bez nawet próby, tak? Więc na to dzisiaj, jeśli się możemy umówić, możecie mnie państwo przekonywać, ale ja się nie dam namówić. Ale wracając do demokracji, czy wracając do tych instrumentów, które powinniśmy wykorzystywać i do których możemy się odwoływać i w których, jak sądzę, przez ostatnie kilka lat okazało się, że mimo bardzo takich trudnych i niesprzyjających okoliczności coś nam się jednak udało stworzyć. Ale nie jestem pewna, czy do końca rozumiemy, co jest naszym największym atutem i na czym polega istota demokracji. Ja bym powiedziała jeszcze taką, przepraszam, definicję. System polityczny to jest sposób, w jaki wyłaniamy, sprawujemy, kontrolujemy i odwołujemy władzę. Demokratycznie lub autokratycznie. To nie jest tylko wybór władzy. System polityczny definiujemy przez moment wyboru, jak jest sprawowana, jak jest kontrolowana i jak jest odwoływana. We wszystkich tych czterech segmentach trzeba być aktywnym, tak? I dopiero we wszystkich tych czterech segmentach, jakby to powiedzieć, mierzy się stan demokracji. Nie to, czy wybieramy, tylko to, czy potrafimy ją odwołać. Na przykład. I czy ona jest kontrolowana. I teraz zadam państwu pytanie, jaka jest podstawowa instytucja demokratyczna, która kontroluje władzę? Media, tak. No, ale społeczeństwo tak sobie chodzi i kontroluje i kiepsko mu to, że tak powiem, idzie. No Sejm, ale Sejm, czyli co? PSL? Nie, jest takie jedno słowo, które tu musi... No tak, no opozycja. Znaczy, ja, jeśli można, bo w praktyce, na czym ten mechanizm polega? Znaczy, nikt nie rządzi dobrze, ani w rodzinie, no w rodzinie to może się jeszcze zdarzyć, bo to własne dzieci, własny mąż, własna żona. To... Dobra, rodzinę zostawmy, tam demokracja tak nie musi funkcjonować, chociaż przyznam się szczerze, że na dłuższą metę dzisiaj mówić dzieciom, co mają robić i nigdy nie pytać, czy mają na to ochotę, też nie jest mądre, bo to... Znaczy ja nie mówię o demokracji jakiejś nadmiernej, bo nie przesadzajmy, tak, ale kompletnie poza dyskursem i poza rozmową nawet własnymi dziećmi rządzić się nie da. Ale wracając na serio do opozycji i do tego, że władza absolutna deprawuje absolutnie, czyli że mechanizm władzy, która jest przekonana, że nie zostanie odwołana i że nie ma mechanizmu, który ją kontroluje, sprawia, że ona musi gorzej rządzić. I nie dlatego, że cechy charakteru tam są jakieś fatalne, że są wyjątkowo pazerni na te premie i nagrody, które sobie przyznają, czy kryzys, czy nie kryzys. To jest mechanizm, w którym to, co się wiąże z władzą, jeśli państwo pamiętacie literaturę piękną od starożytności przez Szekspira do współczesności. Nie ma silniejszego narkotyku, żaden alkohol, żadna marihuana nie jest tak silna jak władza, jeśli chodzi o poczucie mocy, siły, tak? I Hannah Arendt też wiele mądrych rzeczy na ten temat napisała, mówiąc zresztą ten cały pomysł społeczeństwa obywatelskiego i obywatelskiego nieposłuszeństwa, tak? Jako taki kontrolny mechanizm wmontowany w demokrację, żeby władza nie czuła, że będzie rządzić do końca świata i jeszcze na wszelki wypadek 3 dni dłużej, żeby nikt nigdy nie sprawdził, jak rządziła. No to w systemie demokratycznym tą prawdziwą instytucją kontrolną, najmocniejszą jest opozycja. I proszę zobaczyć, Amerykanie mówią, że jak jest za dużo partii politycznych w systemie demokratycznym, to jest zagrożenie dla demokracji. Że tak naprawdę 2, 3, 4, bo wtedy opozycja jest silna. Proszę sobie przypomnieć konstruktywne wotum nieufności.
Partii opozycyjnych mamy w Sejmie wiele, tak? A która poparła, krytykując rząd, że jest niedobry, tak? Ale poparła w głosowaniu konstruktywne wotum nieufności. No dokładnie, ale to jest świetny test na to, gdzie w Polsce istnieje ta partia polityczna, która pełni rolę opozycji. Ja bym powiedziała, że nie dziwi mnie na przykład Janusz Korwin-Mikke, który przy każdych wyborach jest. 3 punkty procentowe to nie jest bagatelne. Dodajmy jeszcze do tego jakieś 3-4 punkty procentowe jakichś ruchów narodowych, jakiejś jeszcze jednej partii. To się uzbiera i razem z 12 punktów procentowych. Obie partie mają po 30% poparcia. Tak? Jest kwestia zdolności koalicyjnej i tej opozycji, która niby w Sejmie jest, ale jak się go konstruktywne wotum nieufności głosuje, to tak jakby jej nie było. Chociaż w deklaracjach to opowiada, że strasznie rządzą, tak? I transport fatalnie, i to, i tamto. Tylko jak można odsunąć premiera od władzy, to okazuje się, że ta siła opozycyjna już w sensie opozycji parlamentarnej, cały czas jesteśmy w regułach demokratycznych. To nie działa. Więc w gruncie rzeczy jest prosty mechanizm, który jest instrumentem społeczeństwa demokratycznego, które widząc jak źle działa, czy źle rządzi partia, która demokratycznie i w pełni, absolutnie zgodnie z procedurami i wolą wyborców sprawuje władzę, nie jest tak skuteczna. I teraz Państwo mówiliście tutaj o mediach. To jest niebywale ważny instrument. Tak? To w demokracji Sartori mówi, że wolne wybory przy zmanipulowanej opinii publicznej niczego nie wyrażają. To jest taki cytat, którego się nauczyłam na pamięć, bo on jest nie opisem autorytarnego systemu, ani totalitarnego. Nie. Sartori pisze o demokracji. Wolne, demokratyczne wybory przy zmanipulowanej opinii publicznej niczego nie wyrażają. To jest takie ładne zdanie. I teraz, czy w Polsce da się wyjaśnić taką sytuację, w której media bardzo aktywnie wspomagają rządzącą partię w podtrzymaniu takiego przekonania, że ona nie ma konkurencji do władzy. Znaczy, że ta jedyna realna opozycja jest do niczego. No i teraz ja bym powiedziała, że wyjaśnić ten... Przepraszam. Ja się spóźniłam. O której ja zaczęłam? W pół. No to tak z 20 minut pozwolicie mi Państwo jeszcze mówić. Znaczy to ja wiem, że ja wymuszam, to nie jest demokratyczne, bo ja troszkę wywieram presję, ale no powiedzmy do 20 minut postaram się skończyć tak, żeby to było poniżej godziny. Otóż zadałam pytanie o media i zadałam pytanie o to, dlaczego ten świat wartości, który pewne funkcje publiczne w systemie demokratycznym czyni czymś więcej niż tylko sposobem zarabiania dużych pieniędzy. Mówimy tak o lekarzach, o naukowcach, o nauczycielach. No są takie grupy zawodowe, co do których wiemy, że tam musi być taki element etosu, tak? Element wartości. I dziennikarze to jest niewątpliwie ta grupa, w której bardzo wiele nawet ustawowych regulacji, które pozwalają dochować tajemnicy w śledczych jakichś działaniach, chronią ten zawód. Dlaczego tak się dzieje, że pomagają utrwalić sytuację, w której rządzący mają prawo, uzasadnione prawo sądzić, że władzy nie stracą? Otóż ja szukając źródeł, cofnęłabym się do PRL-u i powiedziałabym tak. Przecież nie ma ideologii. Nie ma Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ale zwróćcie Państwo uwagę, z jaką łatwością szczególnie elity, ale także społeczeństwo w jakiejś dużej części przyjęło i zaakceptowało taką wizję, w której jest jedna doskonała partia, najlepiej centrum, tak żeby w środku nie trzeba było wybierać, byli wszyscy, tak? Od prawicy po lewicy. Od Arłukowicza i Rosatiego po Jarosława Gowina. Po co szukać PiSu na prawicy? Przecież Platforma ma w środku prawicę, tak? Po co szukać lewicy SLD? Przecież najwybitniejsi ludzie lewicy są już dzisiaj w Platformie. Czyli doskonała partia centrum. Jedna. Jeden lider.
jedna doktryna, w której tak naprawdę nie ma innej odpowiedzi na pytanie, czy euro, czy Unia Europejska, jaka polskość, czy liberalne rozwiązania. To jest partia i media, które serwują nam nie tylko jedną partię, nie tylko jednego najpiękniejszego lidera, bo on jeszcze jednak musi być jakiś udany, taki sprawny fizycznie i atrakcyjny. I to ja rozumiem akurat, bo to się w polityce liczy. Ale także jedną doktrynę. Nie ma na serio możliwości wyboru, tak? Wiadomo, musimy pracować do 67 roku, bo takie są obiektywne reguły gry. Muszą być umowy śmieciowe, bo takie są prawa rynku. Musimy komercjalizować szpitale, bo to jest nowoczesne. Musimy prędzej czy później wprowadzić liberalne rozwiązania zastępujące tradycyjną rodzinę, bo to jest nieuchronne w Europie. A ciepłej wody w kranie bez takich nowoczesnych i zmodernizowanych rozwiązań po prostu nie będzie. I pociągi też nie będą jeździć tak jak trzeba dobrze. Co nam to przypomina? No to jest PRL, tak? To jest taka, nie ma marksizmu, leninizmu, nie ma represji, nie ma służb na co dzień, ale jest taka wygoda, w której my nie musimy sprawdzać, czy OFE jest dobre, czy ZUS, tak? Co sądzić o rolnikach i o KRUS-ie? Państwo wiecie, że to jest mój konik. I wiem, że tutaj wszyscy Polacy wiedzą, że KRUS trzeba zlikwidować, poza działaczami PSL-u. Ja nie jestem działaczem PSL-u i wiem, że KRUS-u nie należy likwidować, a w każdym razie jeszcze nie teraz i nie tak. Ale to tak na marginesie. Zwracam uwagę na alternatywę, na trud odkrycia, że na każde pytanie gospodarcze, społeczne, obyczajowe są co najmniej dwa wybory i dwie odpowiedzi. I to my, obywatele, mamy wybierać i od partii oczekiwać, żeby one nam wyraźnie powiedziały, my wam damy na pewno to i to, aby tego i tego robić nie będziemy. Wtedy funkcjonuje demokracja. Ale do tego potrzebne są co najmniej dwie, moim zdaniem najlepiej dwie, góra trzy, z jakimiś dodatkami, partie polityczne, które w zasadniczych problemach mają alternatywne rozwiązania. Ale mechanizm tego, co jest słabością polskiej demokracji, sięga głębiej. Bo Platforma odkryła, sięgając do czasów PRL-u, że problem rywalizacji i pomocy w mediów, bo ja chcę Państwu powiedzieć, bo ja zaczęłam od dziennikarza, a nie dokończyłam tej myśli, bo to nie jest tylko kwestia monopolu politycznego. W nauce też jest wygodniej, jak jest tych 10 wybitnych profesorów i nikt nie próbuje innej koncepcji wprowadzić, tak, i rywalizować. Podłączamy się pod to, jak autorytety mówią i piszemy mniej więcej to samo, tak? O społeczeństwie, ja będę mówiła o socjologii, o społeczeństwie obywatelskim, o Unii Europejskiej, o rolnikach, o roszczeniowej mentalności związkowców. Większość wie mniej więcej, że to są słuszne poglądy. W dziennikarstwie tak samo. Przecież gdyby była Polska podzielona naprawdę, a nie w sprawie smoleńskiej fundamentalnej, tylko naprawdę, na dwie formacje polityczne, jedna na prawo od centrum, druga na lewo od centrum i nikt by nie udawał, że jest centrum uniwersalnym. I gdyby obie te formacje polityczne miały swoich biznesmenów, nie w tym sensie, że polityczny kapitalizm, ale biznes, który nie wstydzi się tego, że głosuje na tą lub na tamtą partię. Gdyby tak było z mediami, to po żadnych wyborach nikt by nie tracił pracy. Nie trzeba by było zmieniać redaktorów naczelnych Dziennika Rzeczpospolita, tak? Ponieważ ten podział byłby podziałem gwarantującym bezpieczeństwo. Jeśli się zapowiada, że Platforma będzie rządzić do skończenia świata i 3 dni dłużej, to jak się jest dziennikarzem i chce się mieć pracę. Przecież dla wielu dziennikarzy po tym, jak pracują przez ostatnie lata, tak? Przed tragedią smoleńską i po tragedii smoleńskiej. Świadomość tego, że opozycja mogłaby zdobyć władzę, jest bezpośrednim zagrożeniem ich karier zawodowych. Dziwicie się Państwo, bo ja nie. Znaczy, bo oburzać się moralnie, to ja mogę w domu przy lekturze, tak? Ale jak analizuję zjawiska społeczne, to ja widzę racjonalność tego zachowania. Więc to dążenie do monopolu, no przepraszam, są tu ludzie też biznesu, to Państwo wiecie, że jak się umówimy co do ceny, to wygodniej jest uprawiać biznes, jak wszyscy, że tak powiem, tworzymy kartel, tak? Albo w biznesie też to tak działa. Po to są urzędy antymonopolowe, po to się procesuje z wielkimi firmami komputerowymi, żeby nie było tak, że mają monopol na programy, tak? Albo tak skonstruują program, że
będzie kompatybilny tylko z tą firmą. Czyli wprowadzamy takie reguły gry w biznesie, żeby jeśli on ma być rynkowy, jeśli ma być konkurencja, jeśli ma być rywalizacja, to nie możemy, pozwolić na pełny monopol w jakimś segmencie gospodarki, łącznie z energią i z kwestią dywersyfikacji źródeł energii. Tak? W polityce, w sztuce jest tak samo. Ja nigdy nie zapomnę Andrzeja Wajdy, któremu nie odbieram zasług jako reżyserowi. Był taki okres, kiedy dyskutowano, nawet rozpisano konkurs w Instytucie Sztuki Filmowej na scenariusz o Powstaniu Warszawskim i on na spotkaniu z studentami w Uniwersytecie Warszawskim naprawdę powiedział, po co jeszcze jeden film o Powstaniu Warszawskim? Przecież już jest nakręcony. I ja bym powiedziała, do dzisiaj tego filmu nie ma żadnego nowego, tak? No i tak jego. Problem polega na tym, że tu gdzieś jest ukryty mechanizm niepokoju o rywala. A jeśli by to był lepszy film i nagle by się okazało, że o Powstaniu Warszawskim ogląda się inne filmy, lepsze filmy. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że demokracja bez tego elementu rywalizacji, który na stałe wymusza lepsze rządzenie, uczciwsze rządzenie, bo przecież wygra opozycja, przyjdzie, zobaczy w papierach i postawi nas przed Trybunałem Stanu albo wpakuje do paki. Jeśli wiemy, że stracimy władzę, to nie kradniemy. Albo kradniemy na małą skalę, no już tyle. To jest zawsze jakaś oszczędność naszych pieniędzy, tak? Bo ja mówię o środkach publicznych, to są nasze pieniądze. Mechanizm kontrolny opiera się o opozycję, o rywalizację i o wolną konkurencję także w polityce, także w sztuce, także w nauce, także w dziennikarstwie. Więc jeśli tego mechanizmu nie ma, to władza kumuluje jakby pole. Ale ja wrócę jeszcze do tego wątku, czego nauczyli się politycy Platformy, analizując czas PRL-u. Jakiego socjotechnicznego mechanizmu, który podtrzymuje w nich głębokie przekonanie, że może się uda rządzić jeszcze 4 kadencje, 20 lat. No tak, to jest taka emerytura do 67 roku, chociaż nie. No 3 kadencje powiedzmy, a potem to już nieważne. Wyborcy. Zwracam Państwu uwagę, że jeszcze jedną cechą PRL-u, od którego my z bólem i z trudem odchodzimy, obywatele jeszcze jako tako, ale elity mają z tym kłopot, bo dla elit system źle działającej demokracji jest wygodny, co mam nadzieję Państwu udowodniłam. Jest wygodny, tak jak monopol w biznesie, jak kapitalizm polityczny. Tak? To jest bardzo ciekawe dla mnie, że ten film Układ Zamknięty dotyczy, na filmie nie, ale w rzeczywistości dotyczy przypadku ludzi, którzy próbowali robić biznes w przetwórstwie rolnym. Państwu się to może wydać mało znaczące, bo oni prowadzili taką firmę przetwórstwa mięsnego. Przypadek Olewnika, którego nagle znienacka uderzono, to jest też przetwórstwo rolne. Normalnie pewnie Państwu nie przyszłoby do głowy, że to ma jakieś znaczenie. Dlaczego moim zdaniem ma to znaczenie? Dlatego, że tą wielką własność w biznesie i wielki biznes w procesie transformacji w oparciu FOS i tak dalej opierano o centrale handlu zagranicznego, o takie instytucje, które dotyczyły wielkiego biznesu. Rolnictwo traktowane w Polsce jako nieważne i gorsze, to było pole, na którym można było zacząć autentycznie robić biznes, tak, w przetwórstwie. I tak wielu ludzi zwyczajnych, nie trzeba było mieć do tego, albo nie zawsze trzeba było mieć do tego polityczne wsparcie, ten biznes robiono. Ale jak to się osiągało poziom, w którym dochody pozwalały wyjść w inny biznes, to nagle się okazało, że państwo jest czujne i tych swoich biznesmenów, którzy nie powinni mieć rywali, bo jeszcze nie daj Boże w tej rywalizacji gospodarczej przegrają, chroniono tak, że utrudniano sukces gospodarczy tam, gdzie go można było zacząć, bo w rolnictwie jeszcze nie było ono tak spenetrowane, tam można było zacząć ten biznes prowadzić. Więc jak Państwo widzicie, to jest tak, że ta tęsknota do monopolu władzy w elitach, które w dużej mierze dzisiaj pochodzą z PRL-u, nawet jeśli są solidarnościowe, to jakoś bardziej wobec tego PRL-u tolerancyjne, to nie jest na poziomie, na którym my się możemy oburzać, jak oni mogą, tak? No taka karta.
No mogą, tak, bo to jest wygodne, to jest łatwiejsze. Przy posiadaniu instrumentów władzy i przełożenia na władzę jest bezpieczne, no nie splajtuje się, tak? Nie splajtuje się w biznesie, książkę wydadzą, rozreklamują. Jeśli można i nikt tego nie kontroluje, to się tak buduje. I teraz wracam jeszcze do wyborców. Jakie doświadczenie z PRL-u wykorzystano? Ono to doświadczenie, które po wojnie władza instalowana przy sowieckim wsparciu używała w stosunku do bardzo dużych grup polskiego społeczeństwa inwektyw, mowy nienawiści i pogardy. My dzisiaj mówimy, że to jest coś nowego. A Klecha z lat stalinowskich, a Kułak z lat stalinowskich, a bandyta, który dzisiaj jest żołnierzem wyklętym, tak? A faszyści z Armii Krajowej, a zaplute karły reakcji. To co to są? Tego nie było? Przecież to była wielka szkoła obrażania wyborców, obrażania części społeczeństwa, żeby się czuła gorsza, wykluczona, pozbawiona pełnych praw, uprawnień, takiego domagania się jako obywatel tego, że jestem równy temu pierwszemu sekretarzowi PZPR-u. Tak? No nie jesteś równy człowieku. Nie jesteś, jesteś dzieckiem bandyty. I ciesz się, że pozwoliliśmy ci się dostać na studia i nie myśl... Cały powiedziałabym aparat prześladowania ludzi wierzących, tak? No przecież to też było degradowanie społeczne dużych grup społecznych. I proszę zwrócić uwagę, że to jest paradoksalne, bo to jest partia, która deklarowała liberalne programy, tolerancję, jest nowoczesna i tej ciepłej wody w kranie jest po prostu tak dużo, że człowiek by się kąpał i kąpał. Ta partia wymyśliła mohery, dinozaury, bydło, wieśniaków. Znaczy ja myślę, że państwo, jakbyśmy tak zrobili konkurs 120, po co? Po co? Po to, żeby nowy dojrzewający do obywatelstwa wyborca, młody, ale także ten, który dotychczas nie był zainteresowany, żeby mu do głowy nie przyszło wejść do grupy ludzi gorszych. To on nie pójdzie do wyborów, tak? On się rozczaruje do Platformy, to zagłosuje na PSL. Albo na którąś z tych cywilizowanych partii, bo prawdziwa opozycja jest antysystemowa. Przypomina to coś państwu? Prawdziwa, znaczy ja mówię prawdziwa, ale to jest słowo zakazane, bo partia opozycyjna, którą ja uważam za prawdziwą, w sensie, że ona realnie próbuje stworzyć alternatywę i z takim otwartym programem realnie wchodzi na scenę polityczną, ona jest antysystemowa, ona jest niekonstruktywna. Młodzi tego nie wiedzą, ale to był język, którym nazywano solidarność. Tak? Zresztą solidaruchy, tak na wszelki wypadek, żeby było wiadomo, że to były solidaruchy. I to się w dużej mierze przez te kilka lat okazało bardzo skuteczne. Bo nawet jak analizujemy sondaże i Platformie spada poparcie i my wiemy, że ona traci zaufanie i osobiście premier traci zaufanie wyborców, to oni się wycofują, to oni szukają w SLD, szukają w PSL-u, ponieważ udało się wmówić Polakom, że zostanie wyborcą PiS-u degraduje społecznie. To jest także wielki dorobek PRL-u, który twórczo został wykorzystany 20 lat po udanym procesie wprowadzania demokracji w Polsce. I na to wszystko, proszę państwa, to znaczy na sytuację, w której no 2005 rok na pewno był przełomowy, bo okazało się, że opozycja może wygrać nie tylko wybory prezydenckie, ale także wybory parlamentarne słabiutko. Musiała dobrać bardzo wątpliwych koalicjantów i nie wytrwała pełnej kadencji nawet. No taka dziwna jest antysystemowa i antydemokratyczna, a zgodziła się na przedterminowe wybory, nawet je rozpisała, tak? I przyjęła, że to w sytuacji, w której wicepremier tego rządu jest podejrzewany o pieczę nad kontrolowanym odrolnieniem, znowu rolnictwo, zwracam uwagę, działek na Mazurach, no to wedle tych zasad, które obowiązują, na przykład w Niemczech, tak, że prezydent pod wpływem opinii publicznej podaje się do tej misji, bo popełnił takie nieprawdopodobne, no w Polsce to się w ogóle nie zdarza, pożyczył pieniądze od żony znajomego przedsiębiorcy. No wyobrażacie sobie państwo w Polsce coś takiego, żeby coś takiego zaszkodziło w karierze, no to,
To śmieszne, ale on przestał być prezydentem, chociaż kanclerz Angela Merkel bardzo długo go broniła, to chyba trwało kilka miesięcy. Więc, więc jakby wracając do tych mechanizmów, demokratycznych, otóż to jest tak, że to wdrukowane przekonanie, że w tej kontynuacji gorszości, prawda, dzisiaj znalazł się potencjalny wyborca PiS-u, ono jest bardzo silnym mechanizmem wspierającym, nazwijmy to, demokrację fasadową. Procedury są, instytucje są, reguły są, możemy zakładać, nawet dzienniki, tak, portale nagrywać. Mamy internet, który jest niekontrolowany, więc jest wszystko tak, jak trzeba. Tylko nie działa podstawowy mechanizm równego, partnerskiego traktowania rządzących i opozycji. I w gruncie rzeczy, jeśli przez chwilę pomyślimy, że może tu tkwi klucz do słabości polskiej demokracji, a tak było od początku, PC spoceni tam coś tam, spoceni faceci, rządni władzy chyba, tak? Bo oczywiście ci, którzy rządzili, nie byli rządni władzy, bo dlaczego mieli być, jak ją mieli, tak? No, to wiadomo, że to... Natomiast rywal, który miał szansę wygrać wybory, był degradowany, tak? I ten mechanizm w gruncie rzeczy, jakby niszczący wizerunek opozycji, tej realnej, która przyjdzie i skontroluje, tak? Rozwiąże WSI, nawet AWS powoła Instytut Pamięci Narodowej. Może ja zadam jeszcze takie pytanie kontrolne. Czy państwo macie świadomość, które instytucje, wolna Polska, a w każdym razie ta na pewno bardziej wolna niż PRL, powołała do życia jako instytucje kontrolujące elitę władzy? Instytut Pamięci Narodowej raz, a druga też CBA. Proszę zwrócić uwagę, czy te instytucje miały dobre notowania w mediach? Dlaczego? Bo jedna, Instytut Pamięci Narodowej, weryfikowała legitymację solidarnościową do sprawowania władzy, tak? A Centralne Biuro Antykorupcyjne, już jak rządzili, miało się zajmować kontrolowaniem tego, czy rządzą uczciwie. To są instytucje stricte z demokratycznych mechanizmów kontrolowania rządzących. Nic dziwnego, że wywoływały furię, gniew, złość i wyrywano im pazury i że tak powiem, skuteczne działanie nagonką medialną, zmianą ustawy, tak, nowelizacja, zmianą prezesa i tak dalej. Jeśli tak to zobaczymy, to wydaje mi się, że jest to jednak jakaś lekcja. A pozostałe instrumenty, marsze, demonstracje, zbieranie podpisów, wnioski ustawowe, w tym sensie, że no, na przykład, żeby sześciolatki, no ja wiem, że to jest straszna rewolucja dla rządzących, ja myślę, że to w ogóle to przypomina prawie zmianę systemu, tak? Ale rodzice chcą decydować, czy dziecko pójdzie do pierwszej klasy w wieku 6 czy 7 lat. Ja wiem, że to skandal. Ja rozumiem rządzących, to jest absolutny skandal. Ale oni chcą i zebrali ileś tam podpisów. To też są instrumenty demokratyczne, ale proszę zwrócić uwagę, dopóki opozycja nie będzie miała realnej szansy zdobycia władzy w demokratycznych wyborach, żeby było jasne, to rządzący mogą te podpisy wziąć i wyrzucić. Tak jak w sprawie telewizji Trwam, tak jak w sprawie związków zawodowych, emerytur, ponieważ nie czują się zagrożeni, że tą władzę stracą. Może to jest uproszczenie, może to, co ja mówię, jest tylko hipotezą kompletnie niepotwierdzoną naukowymi dowodami. Ale jakoś tak się dziwnie składa, że ten mechanizm i ten klucz do zrozumienia słabości polskiej demokracji moim zdaniem w mediach występuje rzadko. I na zakończenie taki argument, który może wyda się państwu dziwny, ale w gruncie rzeczy demokracja w Polsce funkcjonowała całkiem nieźle, bardzo przepraszam, w latach 90. Dlaczego? Dlatego, że wybieraliśmy i dopuszczaliśmy do władzy, ja wiem, że głównie i najczęściej postkomunistyczne partie polityczne, no prezydent 2 kadencje po 5 lat, ale wtedy, kiedy oni rządzili, nie zmienili planu wchodzenia do NATO, do Unii Europejskiej, nawet jeśli pamiętam, Leszek Miller, jakby z pułkownika Kuklińskiego zdjął odium, tak, zdrajcy.
Jak była afera Rywina, to na szefa komisji nie powołał swojego polityka, tak? Tomasz Nałęcz, nie przesadzajmy, ale jednak nie był jego prawą ręką. Dlaczego? Dlatego, że mechanizm wyborczy, wyborców wtedy działał tak. Połowa to były komuchy, połowa to były solidaruchy. Obie grupy miały znakomite poczucie własnej wartości. Komuchy wiedziały, że mają własność, umiejętność rządzenia, własną partię i dumę z tego, że bez zabijania oddali władzę, tak? Wielki sukces. Znaczy, usiedli do okrągłego stołu. A solidaruchy miały znakomite poczucie własnej wartości. Rozwaliły komunizm, tak? W końcu wygrały, przetrwały stan wojenny. No i jest bardziej, może nie tak doskonale, ale bardziej tak, jak oni chcieli. A między wyborcami PiS-u i wyborcami Platformy tej symetrii już nie ma. I jeszcze ostatnia rzecz. Żeby mieć poczucie, że ten system demokratyczny jest naszym normalnym, jakby to powiedzieć, wymagającym wysiłku, ale normalnym rozwiązaniem, do którego mamy prawo, musimy mieć poczucie własnej wartości. I naprawdę to, że ja zaczęłam od takiej opowieści o tym, żeśmy nie najgorzej się sprawdzali jako społeczeństwo wobec demokracji, to jest szalenie ważne, bo jeśli my sobie pozwolimy wmówić, że jesteśmy chorym człowiekiem Europy, i jeśli będziemy mieli takie poczucie, że sobie nie radzimy, nie wyjaśnimy, nie potrafimy, no to to jest ten mechanizm, który w psychologii społecznej nazywamy samosprawdzającą się prognozą, czy takim monologiem wewnętrznym, który sprawia, że człowiek sfrustrowany z frustracji wyjść nie może. Ta pierwsza praca to jest to, żebyśmy poczuli się normalni i żebyśmy zobaczyli, że naprawdę nie żaden mit smoleński i my nie będziemy walczyć o prawdę. My zmusimy polskie państwo, żeby to, co można, nawet bez dowodów, było podstawą sformułowania w miarę wiarygodnej, nawet jeśli nie procesowej, bo bez wraku, bez wielu rzeczy, to prawdopodobnie w sensie procesowym będziemy dosyć bezradni. Ale jak powiedział jeden z polskich profesorów, dzisiaj nauka jest w stanie naprawdę wiele stworzyć. I my nie będziemy tego robić chałupniczo. My musimy zmusić państwo do tego, żeby się za to wzięło. I ja muszę państwu powiedzieć, że ostatni rok my tego też nie doceniamy, bo jakoś mamy dziwne przekonanie, że to jest niemożliwe, żeby po drugiej stronie byli uczciwi ludzie. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, długo to trwało, ale odkrył, że nie było generała Błasika w kabinie. A prokuratura wydała oświadczenie, że na pewno go nie było. Bo nawet rozkład ciał dowodzi, że był zbyt daleko od pilotów. I to jest oficjalne oświadczenie prokuratury. Czy gdyby było tam, że po tamtej stronie nie ma ludzi, którzy mają świadomość, że to jest najważniejsze śledztwo, jakie oficerowie polscy w roli prokuratorów prowadzą po II wojnie światowej. Znaczy ja nie mówię o tych zbrodniczych procesach lat stalinowskich, ale najważniejsze, ważniejszego śledztwa jak to Polska nie miała. To czy oni by zrobili te ekshumacje po to, żeby odkryć, że jednak zamieniono? Przecież ja bardzo przepraszam, gdybyśmy nie mieli tych mechanizmów szczątkowych, ale jednak presji społecznej, to by tego nie zrobili. A ta presja jest, bo jest zespół parlamentarny, bo są rodziny, bo są marsze, bo są ludzie. My myślimy, że to jest bez znaczenia, ale oni to zrobili. Po co pojechali do Smoleńska z aparaturą, która wykrywa, ja odważnie powiem, trotyl? Mogli z tym nie jechać. Pojechali. Więc może coś się dzieje w państwie, tak? Może są tam osoby, których może nie powinniśmy wiedzieć, żeby nie popełnili samobójstwa, ale są tacy, którzy traktują tą swoją rolę w procesie śledczym bardziej poważnie niż my sądzimy. Bo jednak w ciągu ostatniego roku od prokuratury uzyskaliśmy takie, jakby to powiedzieć, nie dowody, ale sygnały, tak, że no, że to wszystko, co jest oficjalne, czyli raport MAK-u i raport Komisji Millera, no to są tylko słowa na papierze, tak, ale one wiarygodnie, procesowo nie mają większego znaczenia. Zresztą na kilka dni przed 10, nawet prokurator Seremet powiedział, że dla prokuratorów raport Komisji Millera nie jest wiążący. I powiedziałabym jeszcze tak, państwo na pewno zgodnie z schematem, że
poczucie własnej wartości nie jest ważne. Sądzicie, że to jakaś niebywała dobra wola, iluminacja i nawrócenie sprawiło, że w poniedziałek obejrzeliśmy filmy obydwa, także Anity Gargas. A dyskutanci byli właściwie pluralistycznie dobrani, tak? No, nie, przepraszam, czy ja mam powiedzieć, jak mogło być? Ja mogę wymienić nazwiska dziennikarzy, którzy mogli w tej dyskusji reprezentować pluralizm. W środę TVP Info transmitowało bardzo wiele, bez żadnych, z komentarzami różnymi, ale bardzo wiele, że tak powiem, z tego, co działo się na krakowskim przedmieściu. To oby... Tak, więc to jest ważne, jak my to zinterpretujemy. Powiemy, dobra władza dała nam prezent, czy powiemy, nasza aktywność wymusiła tą presją, która buduje demokrację, taką reakcję. Od naszej odpowiedzi, od naszego sposobu myślenia i od naszej determinacji ta demokracja zależy. Przekroczyłam o 5 minut, przepraszam.